Jestem Krystyna Janus, licencjonowany przewodnik po Łodzi i po województwie łódzkim. Przyniosłam do Muzeum Kinematografii takie zadziwiające znalezisko, dla mnie zadziwiające i dla członków mojej rodziny. Otóż już bardzo dawno temu, bo chyba ze 25 lat temu, zakupiliśmy biurko w komisie meblowym. Biurko powlekane lakierem, z jednej strony szafeczka i w tej szafeczce szuflady. No, jak się kupuje jakiś mebel używany, to trzeba go wyczyścić. Ja skrupulatnie wyciągnęłam wszystkie szuflady i okazało się, że pod ostatnią szufladą, która stosunkowo nisko się znajdowała, była kartka. Kartka zarzucona, ale z zadziwiającą treścią. Otóż, proszę Państwa, to jest kartka będąca wykazem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w roku akademickim 1963-64. I wśród nazwisk, które tutaj występują, są nazwiska bardzo znanych polskich fotografów, polskich filmowców, na przykład Sławomir Idziak, na przykład Edward Kłosiński, Grzegorz Królikiewicz, żeby wymienić chociaż trzy pierwsze tutaj z brzegu, ale dalej jest i Marek Piestrak, i Marek Piwowski. No, wiecie Państwo, dla mnie to było niesamowite znalezisko. Niesamowite, ale co z nim zrobić, prawda? Ja je odłożyłam i praktycznie biorąc 25 lat, tak około, przypuszczam, 25 lat, ono się odleżało u mnie. Ponieważ oprowadzam tutaj w Muzeum Kinematografii grupy wycieczkowe, w momencie, kiedy powstała ta wystawa poświęcona Szkole Filmowej, Łodzi Filmowej, postanowiłam, że wreszcie ta kartka może trafić tutaj, no bo wcześniej no po prostu zalegała sobie u mnie, w jednym z przewodników filmowych po Łodzi, tak nawiasem mówiąc, leżała. No i teraz no właśnie postanowiłam ją przekazać do muzeum. Myślę, że może znajdzie miejsce nawet tu na wystawie, może tak się stanie. Tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego ja to przyniosłam, czy takie rzeczy warto przynosić do muzeum. Wydaje mi się, że każdą pamiątkę przeszłości, każdy artefakt warto jest umieszczać w instytucjach przeznaczonych do tego, żeby pokazywać szerszemu ogółowi. Bo tak jak powiedziałam tutaj, ja tę kartkę mogłam u siebie trzymać kolejne 20 lat i nikt by o tym nie wiedział, ale ona by miała tylko znaczenie dla mnie. Natomiast kiedy trafię tutaj do muzeum, które jest placówką badawczą, placówką ekspozycyjną, to w tym momencie inni mogą z niej skorzystać.